Anna Wiktorska-Święcka, jestem naukowym ekspertem w projekcie realizowanym przez Dolnośląską Sieć Partners. Celem tego projektu jest identyfikacja dobrych praktyk, które zostały realizowane tutaj na Dolnym Śląsku przez lokalne grupy działania w ramach realizacji programu rozwoju obszarów wiejskich. Celem projektu, do którego zaprosiliśmy wszystkie lokalne grupy z Dolnego Śląska, było przede wszystkim wyciągnięcie doświadczeń i wniosków z tych praktyk, opisanie, zaprezentowanie w postaci ciekawych materiałów filmowych, ale również interesujących publikacji. Rozpoczynamy cykl filmów, które upowszechniają działania realizowane w naszym regionie w okresie 2014-2020. Każdorazowo będziemy w filmach przybliżać jedną z zasad tego podejścia LIDER. Będziemy również zwracali szczególną uwagę na pewne specyficzne obszary działań, które może nie wprost wpisują się w zasady podejścia LIDER, ale są interesujące z perspektywy rozwoju regionalnego. Między innymi mowa tutaj o przedsiębiorczości, mowa o lokalnym rynku pracy, o kapitale społecznym, o lokalnej tożsamości i tych wszystkich obszarach, które ważne są z perspektywy oczekiwań i potrzeb mieszkańców Dolnego Śląska. Na terenie województwa dolnośląskiego działa 17 lokalnych grup działania. Każda jest inna, każda ma swój dorobek. Terytorium nie musi, a właściwie nawet może nawet i lepiej, że nie odpowiada istniejącemu podziałowi administracyjnemu, gdyż wtedy możemy wziąć pod uwagę inne cechy tego terytorium, które jest w jakimś sensie spójne. Na przykład ma wspólne cechy geograficzne, kulturowe, historyczne albo lub i wspólną tożsamość. Podejście oparte na obszarze jest taką materializacją przekonania Unii Europejskiej, że rozwój w Unii Europejskiej zaczyna się tam, gdzie żyją ludzie, tam, gdzie są mieszkańcy i ich społeczności, bo to przecież mieszkańcy najlepiej znają warunki, w jakich żyją na co dzień, znają swoje potrzeby, wiedzą, jakie mają oczekiwania. Mało było miejsc, które oferowały właśnie czy bazę noclegową, czy bazę gastronomiczną i od ponad 15 lat bardzo dużo projektów było przeznaczonych przede wszystkim na postawione na promocję regionu. W naszym regionie znajduje się wiele ciekawych atrakcji turystycznych oraz interesujących osób, które swoją ofertę oparły na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym tego regionu. Tą całość możemy nazwać rzeczywiście geoparkiem. Aktywizując mieszkańców, też ukierunkowywaliśmy ich za każdym razem, żeby jednak wykorzystywali w różnego rodzaju konkursach poprzez właśnie narzucone lokalne kryteria, ukierunkowali się właśnie na region, na to, co mamy, na to dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Okazało się, że w trakcie pisania najważniejszego dla naszego stowarzyszenia dokumentu, czyli lokalnej strategii rozwoju, w trakcie badania naszych słabych i mocnych stron, okazało się, że nie tylko turyści, ale sami mieszkańcy nie znają naszej lokalnej historii, walorów historycznych i przyrodniczych naszego obszaru. Uznaliśmy, że właśnie świetnym rozwiązaniem w dobie nowych technologii będzie stworzenie aplikacji mobilnych, które to będą źródłem wiedzy na temat obszaru naszego stowarzyszenia. My jesteśmy takim bogatym partnerstwem, bo mamy i zamki, i pałace, mamy również rzeki i mamy bardzo dużo przyrody. Oprócz tego jeszcze mamy też również zespoły śpiewacze ludowe, które kultywują tradycje również i wschodnie. Na tej stronie granicy, że tak powiem, też były stroje, troszeczkę inaczej one wyglądały jak te, bo te to są takie saksońskie bardziej, a tutaj były troszeczkę inne, ale my jakoś tak nawiązaliśmy do tych saksońskich i takie mamy. Ojej,
gdyby nie lokalna grupa działania, na pewno byśmy tych strojów nie mieli, bo niestety stroje są bardzo drogie. Ideą Festiwalu Czterech Żywiołów jest to, aby stworzyć takie miejsce i przestrzeń, dzień w roku, gdzie wszystkiego, co drzemie w nas, można doświadczyć, zobaczyć, zasmakować. Dlatego też festiwal od zawsze, a to już 9 edycji, tworzą nasi aktywni mieszkańcy, stowarzyszenia, artyści, przedsiębiorcy, którzy w tej przestrzeni, na scenie mogą pokazać wszystko od tańca przez różnego rodzaju muzykę. Dolnośląskie lokalne grupy działania wyróżnia świadomość, gdzie działają, czym charakteryzuje się specyfika Dolnego Śląska, przywiązanie do obszarów, w jakich grupy funkcjonują, no i bardzo wysoki stopień przywiązania do lokalności i do kontekstu, w jakim są osadzone na co dzień. Lokalne grupy działania to jest wspaniały przykład aktywności społecznej. To są czas poświęcony przez ludzi, którzy mają oprócz tego obowiązki służbowe, rodzinne i wiele innych, a jednak znajdują w sobie entuzjazm, siły i gotowość, żeby działać dla dobra wspólnego.